Szanowni Państwo, pod osłoną pandemii, pod nieobecność posłów PiS, tchórzliwe milczenie wnioskodawców, w Sejmie udało się nam zablokować krzywdzącą Polki opinię, którą Sejm miał wydać jako element działań pseudotrybunału w sprawie zakazu aborcji. To, co próbują zrobić fanatycy, niestety zasiadający w tej Izbie, to po raz kolejny uderzenie w prawa i wolności kobiet. Pod osłoną pandemii, wtedy, kiedy ludzie martwią się o swoje życie i zdrowie, oni będą jeszcze dokładać jeden kamyk do i tak ciężkiego życia Polek. Zakaz aborcji ze względu na trwałe i nieodwracalne uszkodzenia płodu. Barbarzyńskie przepisy, które w całym cywilizowanym świecie będą uchodziły za tortury. Tortury, które rządzący rękami upartyjnionego i nieprawomocnie wybranego Trybunału Konstytucyjnego będą obowiązywały w Polsce. Cóż oznacza proponowane przez fanatyków prawo, co realnie oznacza dla kobiet? Oznacza to, że jeżeli płód rodzi się z ciężką wadą, nie ma szans na przeżycie, i tak Polka będzie zmuszona do urodzenia tego płodu. To prymat urodzenia nad życiem i zdrowiem. To prymat fanatyków nad godnością kobiet. Na to nie ma zgody polskiego parlamentu. I już dziś opinia, którą próbował Sejm wydać, została szczęśliwie zablokowana. Dzięki też głosom, mocnym głosom posłanek Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, po raz kolejny, tym razem w formie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, pojawił się bestialski pomysł zmuszania kobiet do rodzenia ciężko i nieuleczalnie chorych dzieci. Grupa religijnych fanatyków nie ma prawa, by swoje skrajne, konserwatywne poglądy narzucać większości społeczeństwa w formie obowiązujących przepisów. Rodzicom, którym zdarzy się taka tragiczna sytuacja, informacja o tym, że płód jest ciężko, nieuleczalnie chory, potrzebna jest przede wszystkim empatia. Empatia, wsparcie ze strony rządzących, wsparcie ze strony państwa, a nie okrutne znęcanie się nad nimi i zmuszanie do rodzenia śmiertelnie czy nieuleczalnie chorych dzieci, zmuszanie do bohaterstwa, do heroizmu. Nominaci PiS w Trybunale Konstytucyjnym nie mają prawa zmuszać kobiet do rodzenia ciężko i nieuleczalnie chorych dzieci. Dzisiaj naprawdę trzeba to powiedzieć wprost, że trzeba nie mieć serca, żeby skazywać rodziców na patrzenie na cierpienia dzieci, ale trzeba nie mieć rozumu, żeby takie wnioski kierować do upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego i tak w taki barbarzyński sposób kształtować porządek prawny. Prawo do przerywania ciąży to jest indywidualna, prywatna sprawa rodziny, od której państwo powinno się trzymać naprawdę jak najdalej. Artykuł 47 Konstytucji gwarantuje prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego i decydowania o życiu osobistym, i poglądy skrajnych konserwatystów nie mogą zastępować obowiązującego w tym zakresie prawa. Wprowadzenie takiego nakazu rodzenia nieuleczalnie chorych dzieci to jest naruszenie także szeregu innych przepisów Konstytucji. Artykułu 30 mówiącego o godności kobiet, artykułu 32 mówiące o równości wobec prawa, artykułu 68 mówiącego o ochronie zdrowia, chociażby poprzez konsekwencje w postaci ograniczenia dostępności badań prenatalnych, terapii, które mogłyby być wprowadzone, czy wiedzy na temat stanu dziecka, bo po prostu lekarze będą bali się takie badania prenatalne przeprowadzać, czy artykułu 18 mówiącego o ochronie macierzyństwa i rodzicielstwa, bo znęcanie się nad rodzicami i skazywanie ich na patrzenie na to, jak ich dziecko umiera w męczarniach zaraz po narodzinach lub cierpi przez lata, to jest właśnie atak na rodzicielstwo i na macierzyństwo. I wprowadzenie tego zakazu aborcji ze względu na ciężkie wady płodu stanowi niedopuszczalną ingerencję w życie prywatne kobiety oraz będzie właśnie tworzyło trudności w realizacji praw kobiet, chociażby do ochrony zdrowia. Warto zwrócić uwagę, że ta propozycja doprowadzi do sytuacji, w której będziemy mieli niezgodne rozwiązania z konstytucją, ale także z szeregiem aktów międzynarodowych. Mam tu na myśli chociażby
takie decyzje Komitetu Praw Człowieka ONZ, które wskazują, że brak możliwości dostępu do przerwania ciąży w sytuacji ciężkiej wady płodu może naruszać artykuł 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który zakazuje właśnie stosowania tortur. Mówiąc wprost, wprowadzenie nakazu rodzenia nieuleczalnie chorych dzieci to jest nie tylko złamanie szeregu przepisów konstytucji i umów międzynarodowych, ale to jest zwykłe bestialstwo i zwykłe barbarzyństwo. Szanowni Państwo, ten wniosek grupy posłów do tak zwanego Trybunału to jest wyraz tchórzostwa i to jest wyraz hipokryzji. Tchórzostwa, ponieważ posłowie PiS bali się złożyć projekt ustawy zaostrzającej aborcję. W poprzedniej kadencji z takimi projektami przegrali z kobietami. Przegrali z tysiącami głosów kobiecych, które mówiły: nie pozwolimy odebrać sobie swoich praw. Gdyby nie stchórzyli, to nie wysługiwaliby się tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym. To jest także wyraz hipokryzji, ponieważ zaostrzenie prawa aborcyjnego wcale nie sprawi, że aborcji będzie mniej. Te aborcje będą się odbywały, ale wzrosną nierówności społeczne, bo kobiety, które stać na to, wyjadą za granicę, aby odbyć aborcję w bezpiecznych warunkach. Te, które nie stać, będą szukały dramatycznej drogi ucieczki ze swojej trudnej sytuacji życiowej. Jako posłanki złożyłyśmy także wnioski do tego pseudo-trybunału o wyłączenie z orzekania kolegów i koleżanek partyjnych Jarosława Kaczyńskiego, Julii Przyłębskiej, z którą spotyka się na obiadkach, którą mu gotuje, pana Piotrowicza, który realizował program partii politycznej będąc posłem, pani Pawłowicz, która podpisała się w poprzedniej kadencji pod podobnym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, i pozostałych sędziów, do których wierności PiS-owi nie ma wątpliwości, a co do legalności wyboru, te wątpliwości są już uzasadnione. Od wielu dni medycy walczą o życie osób chorych na COVID. Brakuje szpitalnych łóżek, brakuje specjalistycznego sprzętu, brakuje personelu. I osoby, które zgotowały nam te nieludzkie warunki i przez które giną ludzie oczekujący na pomoc, którą mają otrzymać w szpitalu, mają czelność nazywać się obrońcami życia. Takie dramaty, których doświadczają ludzie w szpitalach, chcą również zgotować polskim kobietom. Chcą doprowadzić do tego, żeby nosiły pod sercem płody z wiedzą, ze pełną świadomością i ogromnym emocjonalnym przeżyciem, tragedią, przerażeniem, że te urodzone dzieci po prostu nie będą miały szansy na życie, nie tylko normalne życie, w ogóle na życie. Jestem mamą, jakieś półtora roku temu urodziłam synka. Nie wyobrażam sobie w sytuacji, w której miałabym podejmować decyzję, miałabym dowiedzieć się, że moje dziecko ma wadę, że płód ma wadę. Ale kiedybym stanęła przed taką decyzją, chciałabym razem ze swoją rodziną mieć możliwość podjęcia tej decyzji, dokonania wyboru. I tego życzę każdej kobiecie w tym kraju, tego życzę każdej rodzinie w tym kraju. W zeszłym roku odbyło się legalnych 1100 aborcji. 98% z nich dotyczyło właśnie usunięcia ciąży z powodu poważnych wad genetycznych. To, o co wnioskowali dzisiaj PiS-owcy, to jest zakaz legalnej aborcji. I mówmy o tym wprost. Chcą odebrać kobietom i rodzinom prawo do decydowania w tak tragicznym momencie o losie swoim i swoich przyszłych dzieci. My się stanowczo na to nie zgadzamy i nie można zasłaniać się tutaj jakąkolwiek ideologią i etyką. To jest życie, to są wybory i my do tego życia mamy prawo. Prawa kobiet są prawami człowieka, tak samo jak i prawa rodziny są prawami człowieka. I będziemy o tym głośno mówić i nazywać rzeczy po imieniu. To nie jest ideologia, to jest nasze życie. Prawa kobiet to nie jest sprawa partyjna. Prawa kobiet do wolności i godności to sprawa obywatelek i obywateli. Dlatego jest z nami pani Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która to federacja od lat działa na rzecz bezpieczeństwa Polek, która pomogła wielu kobietom w dramatycznych sytuacjach. I ten głos obywatelski, ten głos organizacji pozarządowych też chciałabym, żeby wybrzmiał i tutaj w parlamencie. Szanowni Państwo, w całym tym zamieszaniu dotyczącym aborcji w Trybunale Konstytucyjnym, który nie powinien być nazywany w ten sposób, ale jest,
Brakuje kobiet. Brakuje rozmowy o perspektywie i potrzebach kobiet i polskich rodzin. Cały czas politycy zasłaniają się konstytucją. Ale konstytucja, społeczeństwo jest tego świadome, to przecież my, to nasze życie, to nasze prawa. Konstytucja nie jest twardym biczem na kobiety. Obecna w konstytucji prawna ochrona płodu, która oczywiście istnieje, bo kobiety w ciąży mają prawo domagać się świadczeń medycznych od lekarzy, bo chcą chronić te ciąże, ona nie oznacza nigdy, że płód jest ważniejszy od kobiety, że jest ważniejszy od jej życia, rozumianego szeroko, bo jest przecież czyjąś żoną, matką, córką, siostrą. Ma swoje życie emocjonalne, psychiczne, ma swoje zdrowie, ma prawo do ochrony prywatności, życia osobistego. Obowiązuje wobec niej zakaz nieludzkiego traktowania i zakaz tortur. Komitet Praw Człowieka ONZ przypomina, że zmuszanie obywatelek jednego państwa, żeby jeździły do innego państwa poza swoim krajem ojczystym i poszukiwały pomocy medycznej w celu przeprowadzenia przerwania ciąży z powodu nieodwracalnych i ciężkich wad płodu, jest po prostu nieludzkim, poniżającym traktowaniem, które tak zwany Trybunał Konstytucyjny chce nam teraz zafundować, a nie mamy wątpliwości, że będzie to wyrok pisany na zamówienie polityczne. Szanowni Państwo, każdego dnia do Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny dzwonią kobiety. Naprawdę każdego dnia i pytają, co z nami będzie, pytają przerażone. Co będzie, kiedy zapadnie wyrok Trybunału 22 października? Gdzie zwrócimy się po pomoc? I co ja mam im odpowiedzieć? Że Jarosław Kaczyński wie lepiej niż one, niż ich rodziny? Że zadecyduje za nich? Nie mogę im tego odpowiedzieć. Mam tutaj przy sobie list jednej z pacjentek, której Federacja pomogła wyegzekwować zgodne z prawem, jeszcze zgodne z prawem, wcześniejsze zakończenie ciąży z powodu nieodwracalnych, ciężkich wad płodu, śmiertelnych wad płodu. I ona pisze, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda ten wyrok, to kobiety w podobnej do niej sytuacji zostaną pozostawione bez pomocy i ona chce płakać z tego powodu i nie może w to uwierzyć, że politycy tak bardzo z butami wchodzą w życie polskich rodzin. Pacjentka ta prosi, zaufajcie nam, zaufajcie polskim kobietom, jesteśmy mądre, dobre, wiemy najlepiej, co jest dobre dla naszych dzieci, dla naszych rodzin, dla nas samych. Politycy, zostawcie nas w spokoju. Zostawiam także Państwa z tym listem, on jest dostępny na stronie Federacji i zwracam się już z ostatnią prośbą. Niech każdy i każda, która mnie dzisiaj teraz słucha, wyobrazi sobie, że słyszy wyrok, że za kilka miesięcy urodzi dziecko, które nie będzie miało szansy albo na życie, albo na normalną egzystencję. I że decyzja nie należy do was, tylko decyzja należy do polityków w garniturach. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.